Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Niezłą huśtawkę nastrojów zafundowali piłkarze dwóch czwartoligowych klubów w meczu sparingowym, który rozegrano w sobotni poranek na Stadionie Miejskim w Kępnie. Polonia podejmowała Sokoła Marcinkowice. Trzeba przyznać, że czwarta drużyna dolnośląskiej czwartej ligi minionego sezonu wysoko zawiesiła poprzeczkę kępnianom. Po ograniu przedstawiciela opolskiej czwartej ligi OKS-u Olesno 6-1 tym razem tak łatwo nie było, chociaż na kwadrans przed końcem kępnianie prowadzili 4-1. Ostatecznie skończyło się remisem 5-5. Bitwy się wygrywa ofensywą, ale wygrywa się defensywą i tak naprawdę trochę mnie martwi ta nasza dyspozycja, bo rzeczywiście my nie zaliczamy meczy, w których tracimy tyle bramek. Ja wiem, że było dzisiaj troszeczkę testowanych chłopców, że były rotacje w zespole. Mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mecze sparingowe mają to do siebie, że w nich jest bardzo dużo zmian, a to jakiejś takiej stabilizacji, konsolidacji nie sprzyja. Być może dlatego dzisiaj jeszcze dołożyła się ta pogoda i straciliśmy 5 bramek, rywal stracił 5 bramek. Mówię, no rzeczywiście, no, jeśli chodzi o ofensywę, można drużyny pochwalić, ale w fazie defensywy, no to zarówno jedni, jak i drudzy popełniliśmy sporo błędów. Obydwaj trenerzy mieli okazję w tym meczu do wystawienia praktycznie dwóch równorzędnych jedenastek. Trochę taki radosny futbol. Tutaj na pewno w grze ofensywnej zaprezentowaliśmy się dobrze, no ale też nie możemy zapominać o tym, że tutaj z kilku faz się składa mecz i tutaj też trzeba bronić dostępu do własnej bramki. Nie można pozwolić na strzelenie tylu bramek. Chociaż też kilka bramek drużyna przeciwna po ładnych akcjach zdobyła. Także to też trzeba uznać to, że przeciwnik też się prezentował dobrze i był wymagającym dla nas zespołem. Cały czas wiadomo, że wiemy, że musimy pracować, musimy zachowywać pokorę i to robimy. No, mam nadzieję, że takie wyniki, tyle bramek nie będziemy tracić w lidze. Dwie bramki dla Polonii strzelił Piotr Cierlak, a po jednej Beny, Bartosz Bęś i Michał Górecki. Dla przyjezdnych dwa trafienia zaliczył Mikołaj Połomka, a po jednym Mateusz Magusiak, Rafał Rybiński i Jakub Polanowski. Do zespołu Polonii oficjalnie dołączył już Damian Grondowy. Poprzednio bramkarz występował w Wiktorii Ostrzeszów, a więc klubie, który ma takie same barwy jak Polonia. Jak podkreślił, z aklimatyzacją w nowym zespole nie powinno być problemów. Te same barwy, inny klub, blisko okolice, więc myślę, że z aklimatyzacją nie będzie problemu żadnego. Z chłopakami się już znam od jakiegoś czasu, więc będzie raczej w porządku. Kępnianie bardzo solidnie przygotowują się do nowego sezonu. Przygotowania letnie są, wiadomo, bardziej taki specyficzny okres wakacyjny. Gdzieś tam jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, także no, na pewno trener nie jest w pełni jakby usatysfakcjonowany z tego, ale mi się wydaje, że jakoś tam się dobrze przygotowujemy i wszystko to idzie w dobrym kierunku. Rywalizacja w zespole jest ostra, widzę. Oj tak, tak, to jest... Rywalizacja jest bardzo duża. Praktycznie na każdą pozycję jest po dwóch, trzech zawodników, także nic tylko się cieszyć, bo to jedynie podniesie poziom sportowy drużyny. We wtorek rywalem Polonii w kolejnym sparingu będzie WKS Wieluń.